Witam się z Państwem, Krystyna Kliwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. Jest mi bardzo miło przywitać mojego Państwa gościa, pana Marcina Dybowskiego, polskiego historyka, właściciela wydawnictwa Antyk. Witamy pana serdecznie i szczęść Boże. Kłaniam się. Daj Boże wszystkiego dobrego, kłaniam się serdecznie. Dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie do kolejnej rozmowy. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia stosunki Polski z państwem ukraińskim z ostatnich lat? Czy nasi rządzący reprezentowali interesy narodowe, czy byli pielęgniarzami obcych racji? No, wszystko wskazuje na to, że ten nasz interes bardzo słabo był chroniony albo w ogóle nie był chroniony. Do dnia dzisiejszego nie mamy ze strony ukraińskiej żadnego ani zadośćuczynienia, ani nawet słowa przepraszam za chociażby mordy w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Cała sprawa jest jątrzącą się raną, a niestety nasi politycy, nie wiem z czego to wynika, z jakiejś słabości, z jakiejś przeintelektualizowania, które w ogóle nie zdaje egzaminu w kontaktach ze Wschodem, po prostu boją się, powtarzają ten błąd dawnej Rzeczpospolitej, która po prostu myślała, że łagodnością i takimi ustępstwami po prostu coś zdołamy na Rusi naprawić. I jest to dawno temu już opisany przecież dylemat, bardzo dobrze opisany przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem, gdzie właśnie pokazuje tą nieszczęsną rolę senatora Kisiela, który właśnie myślał, że takim poddaństwem i uległością i w ogóle zgodą na kłamstwa można cokolwiek osiągnąć. W żadnych stosunkach międzynarodowych pozycja na klęcząco nie jest dobrą pozycją negocjacyjną. Tymczasem właśnie te dziesięciolecia minęły, wtedy kiedy trzeba było uzdrowić te nasze relacje, przede wszystkim właśnie we współpracy jakiejś gospodarczej, w szukaniu własnych wspólnych też interesów, wspólnych przez to, by chociażby nagradzać tych Ukraińców, którzy w ciągu tej strasznej rzezi, tego ludobójstwa, jakie tam się dokonało, pomagali Polakom. Przecież tam jest udokumentowanych ponad 30 tysięcy osób, Ukraińców, którzy nie poddawali się właśnie propagandzie UPA i zbrodniczej działalności UPA i należało właśnie te rodziny wywyższyć, chociażby na przykład przez postawienie pomnika Ukraińcom, którzy ratowali Polaków. I te 30 tysięcy właśnie Ukraińców, którzy ratowali polskie rodziny, ratowali polskie dzieci. Oczywiście to była niestety mała garstka w porównaniu z tymi, którzy mordowali, którzy uczestniczyli w tym ludobójstwie, ale to tym bardziej należało budować właśnie relacje z Ukrainą od czasów Okrągłego Stołu, od czasu odzyskania niepodległości przez Ukrainę, czy tam niezależności, bo tutaj zarówno o polskiej niepodległości, jak i ukraińskiej to można mówić tylko umownie, bo przecież to wszystko w dalszym ciągu jest pod olbrzymią presją międzynarodowych struktur i praktycznie trudno mówić o polskiej niepodległości, trudno mówić o ukraińskiej niepodległości, ale jest jakaś droga dochodzenia do pełnej samodzielności i trzeba było właśnie w ten sposób tę narrację budować. Trzeba było chociażby przez te dziesięciolecia na przykład rozprowadzać na terenie Ukrainy książki drukowane przez Polaków, które w języku ukraińskim informowałyby tych Ukraińców, szczególnie nowe pokolenia, jaka jest prawdziwa przeszłość UPA. Tymczasem ci młodzi Ukraińcy niestety, oni mają tak zakłamaną przeszłość, że oni uważają, że UPA ma przeszłość tylko chwalebną i tylko tą polegającą na walce z stalinowską Rosją sowiecką. No i na tej bazie, zakłamywani przez własnych przodków, którzy po prostu nie przyznają się do tej
do tej rzezi, albo wręcz po prostu przedstawiają ją w sposób fałszywy, jakoby ona była odpowiedzią na wcześniejsze prześladowania przez Polskę. No i w takim zakłamaniu po prostu w tej chwili znajduje się, wydaje się, że większość takiej bardziej świadomej elity ukraińskiej, mówię o tych zwykłych ludziach, o tej zwykłej młodzieży, która po prostu odczuwa jakiś patriotyzm, identyfikuje się z Ukrainą, chce Ukrainy samodzielnej, chce integralnej, czyli niepozbawionej tych ziem, które zabrała im teraz Rosja Putina. No i to jest bardzo trudny pomysł, znaczy trudna pozycja, ale pojednanie pomiędzy Polską a Ukrainą, które jest bardzo nam wszystkim potrzebne, no wymaga właśnie no chociażby takiej postawy prawdy, by nie było takich śmiesznych wystąpień jak ostatnio Żeleńskiego, który mówi o tym, że flaga ukraińska nie ma na sobie, nie nosi żadnych plam cudzej krwi i że Ukraińcy nigdy nikogo nie mordowali. No więc po prostu to jest oczywiste kłamstwo, z którym się niestety żadna riposta ze strony polskiej dyplomacji nie została tutaj w stronę Ukrainy jakby wymierzona. Więc tu jest no, sytuacja takiej wojny, która jest w tej chwili prowadzona z naszym wrogiem, dlatego bo Rosja od dziesięcioleci deklaruje, że nie pozwoli na Polskę samodzielność, nie pozwoli na to, żebyśmy byli odpowiednio uzbrojeni, nie pozwoli na to, żebyśmy wyszli z takiego poddaństwa w stosunku do niej, do uległości. No, Rosja to głosi wprost, w związku z tym dla nas ta sytuacja, w której Rosja ma w tej chwili kłopoty i w której właśnie toczy wojnę na terenie Ukrainy, jest sytuacją korzystną. Dla nas po prostu to osłabienie Rosji powinno być wykorzystane. No ale jeśli nie będzie zrobione na gruncie prawdy, no to po prostu zapłacimy za to straszną cenę, dlatego bo ci, którzy po stronie ukraińskiej będą za chwilę mieć w stosunku do Polski jakieś pretensje czy jakieś roszczenia, no będą bardzo zdziwieni, że my mówimy o jakichś prześladowaniach czy jakimś ludobójstwie, o którym oni po prostu zielonego pojęcia nie mieli. Nie mówiąc już o tym, że są ci Ukraińcy, którzy po prostu są całkowicie świadomi tego, że takie ludobójstwo było i nie chcą po prostu właśnie też doprowadzić do tego, by Polska stanęła w jakiejś pozycji właśnie pokrzywdzonego. I to bardzo często niestety było pokazywane nam, chociażby gdy tacy nieszczęśni prezydenci nasi tam stawali na przykład w parlamencie ukraińskim, jak Komorowski czy inni, i właśnie w tym samym momencie, w którym oni tam stawali, to właśnie na Ukrainie następowały jakieś antypolskie posunięcia, czy nawet nie tylko wypowiedzi, ale konkretne działania prawne. Więc tutaj, tak jak mówiłem to w poprzednim naszym tutaj odcinku, no ze strony ukraińskiej, kiedy jak nie teraz, powinny nastąpić takie gesty jak oddanie kościołów, na przykład chociażby kościołowi katolickiemu na Ukrainie, godnie reprezentowanemu przez arcybiskupa Mokrzyckiego, który przecież nie w czyim innym jak właśnie w Ukrainy interesie wystąpił do Franciszka o oddanie Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny, czyli wreszcie spełnieniu tego żądania z Fatimy. No więc widać wyraźnie, że ksiądz arcybiskup Mokrzycki kieruje się interesem, mimo że jest Polakiem, przypomnę, był osobistym sekretarzem, najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II pod koniec jego życia. Myślę, że nie bez powodu Jan Paweł II, wiedząc o tajemnicy fatimskiej, właśnie księdza arcybiskupa Mokrzyckiego wyznaczył na katedrę lwowską i no, widać wyraźnie, że te działania księdza arcybiskupa Mokrzyckiego nie są antyukraińskie, wręcz przeciwnie, są ukraińskie, a Ukraina nie potrafi takiego prostego gestu wykonać jak oddanie kościołów, które zresztą są puste, stoją, a wierni nie mają gdzie się
modlić, czy modlą się w jakichś prymitywnych warunkach. No więc mnóstwo jest takich rzeczy. No, jest kwestia cmentarza Orląt Lwowskich, jest kwestia pochówku żołnierzy, przecież ekshumacje, które były obiecane i Ukraina tego nie wypełnia. Więc po prostu jeśli Polska będzie szła tym tropem, fatalnym tropem właśnie senatora Kisiela, który na jakby stosie tego koniecznego porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą będzie kładł te właśnie rzeczy jako nieistotne, no to Ukraińcy doskonale w swojej historii do perfekcji doprowadzili właśnie takie działania z Polakami, bo wiedzą, że Polacy są ustępliwi i w niczym nie chcą ustąpić, a jeszcze bardziej chcą nas poniżyć. Więc to trzeba, o tym trzeba po prostu pamiętać. Pamiętać od strony także mentalnej, kim są Ukraińcy. Więc to są, jakby to powiedzieć, zadania dla dużych chłopców, a nie dla smarkaterii, która po prostu niestety widać, że wpadła w tej chwili w jakiś amok tej możliwości osiągnięcia porozumienia z Ukrainą, konieczności, rzeczywiście obiektywnie rzecz biorąc, konieczności wspierania Ukrainy, ale w polityce nie oddaje się za darmo broni, nie uzbraja się jakiegokolwiek kraju za darmo, nie angażuje się po jego stronie za darmo, tylko trzeba pilnować wspólnych interesów, a tym na przykład wspólnym interesem w przyszłości będzie kwestia chociażby odbudowywania Ukrainy. I teraz czy polska gospodarka, czy Polacy, polskie przedsiębiorstwa będą mogły odbudowywać Ukrainę i właśnie dzięki temu coraz głębiej poszerzać, pogłębiać tę przyjaźń polsko-ukraińską, czy będą to robili Niemcy, a nawet być może Rosjanie, tak? Więc to są po prostu rzeczy, które w tej chwili, a nie później, powinny być zagwarantowane. A tym bardziej, jeśli się uczestniczy w takiej olbrzymiej akcji jakiejś przesiedleńczej, bo trudno to nawet nazwać akcją z uchodźcami, to raczej coraz bardziej, jeśli to już 2 miliony Ukraińców zostało przyjętych do Polski, z czego nie wiemy za bardzo, jak dużo przeszło do innych krajów Unii Europejskiej, chociażby do Niemiec, a wręcz nawet mamy sygnały, że Niemcy w tej chwili poprosiły o zablokowanie tych pociągów z Ukraińcami do siebie. No to jest pytanie, co za to Polska ma uzyskać i od Ukraińców, i na przykład od Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, przypomnę, ma specjalne fundusze. Nic nie wiemy o tym, żeby te specjalne fundusze zostały uruchomione właśnie na pomoc humanitarną, na pomoc w takich sytuacjach. Nic nie wiemy o tym, żeby ONZ uruchomił jakieś tego typu fundusze. No a przecież to wszystko się dzieje z naszych podatków, więc też jeśli to jest z kolei jakaś forma, że lepiej nam te pieniądze wydawać niż bezpośrednio toczyć wojnę, czy przyjąć, że tak powiem, także jakiś udział w tej wojnie, albo nawet uczestniczyć w tej wojnie, i że to jest tańsze niż bezpośrednie działania wojenne, które musielibyśmy ponieść, no to też chcielibyśmy o tym po prostu wiedzieć. Nie można nas, narodu, traktować po prostu jako półgłówków. Chcielibyśmy wiedzieć, co Polska zyskuje lub zyska na tym współdziałaniu w bardzo ważnej dla nas rzeczy, jaką jest po prostu osłabienie Rosji. Zapytam pana o troszeczkę inną kwestię. Bardzo proszę powiedzieć, czy według pana papież Franciszek 25 marca zawierzy prawdziwie Rosję niepokalanemu sercu Maryi, czy może to być powieleniem błędów z przeszłości? No, można rzeczywiście powiedzieć, że Watykan osiągnął pewne mistrzostwo w popełnianiu błędów, bo powiedzmy sobie, przecież już tylu papieży podchodziło do tej kwestii i żaden z nich nie wykonał tego tak dokładnie, jak sobie życzy tego Matka Najświętsza. Zawsze czegoś brakowało, zawsze była jakaś wada, jakieś, można powiedzieć, nawet i tchórzostwo ze strony papieży, by wykonać to, czego żądała Matka Najświętsza. A teraz tutaj przy tym, co ma się wydarzyć 25 marca, no pojawiają się niestety znowu pytania. Po pierwsze, pytanie bardzo ważne,
nadające w ogóle sens temu, bo jest to pytanie o papieża, o papiestwo, gdzie będzie w tym dniu Benedykt XVI, tak? O tym nikt w ogóle jakby nie mówi, tak? Przecież Benedykt XVI w dalszym ciągu jest papieżem. Obiektywnie rzecz biorąc, są przecież także w Kościele katolickim bardzo poważne, już nawet kanonicznie rozpatrywane od strony prawa kanonicznego kwestie znaku zapytania nad tym, czy Franciszek jest papieżem, tak? Ja nie mówię tutaj o moim osobistym zdaniu na ten temat, tylko obiektywnie rzecz biorąc jest taka kwestia, jest bardzo duży problem związany z sposobem wyboru Franciszka. Już ja nie mówię o jego czynnościach, ale po prostu z tym, czy jest ważnie wybranym papieżem. Ale nawet jeśli jest ważnie wybranym papieżem, no to jest pytanie w takim razie, a co z Benedyktem XVI? Który przecież też jest papieżem. Przynajmniej Benedykt XVI powinien współuczestniczyć w tym akcie, powinien być tą także postacią, która dokona poświęcenia Rosji. I tu już znowu mamy kolejne pytanie, czy to będzie zawierzenie, czy to będzie poświęcenie. Matka Najświętsza domaga się poświęcenia Rosji. Nie mówiła Matka Najświętsza nic też o poświęceniu Ukrainy. Więc też nie wiem za bardzo, o co chodzi Franciszkowi, który mówi, że będzie poświęcał Rosję i Ukrainę. Matka Najświętsza nie domaga się poświęcania Ukrainy, tylko domaga się poświęcenia Rosji. I mowa jest nie o błędach Rosji i Ukrainy, które rozprzestrzenią się na całym świecie, tylko jest mowa o błędach Rosji, które się rozprzestrzenią, ale widzimy zresztą gołym okiem, że te błędy się rozprzestrzeniły rzeczywiście na cały świat, a sama nawet Ameryka jest w tej chwili zagrożona, istotnie zagrożona po prostu w tym właśnie, by nie stała się państwem komunistycznym, wręcz komunistycznym, bo komunizującym na pewno jest. Więc to są bardzo ważne pytania. Jest pytanie następne, mianowicie, a gdzie jest warunek o tym, by to poświęcenie dokonało się w łączności z biskupami całego świata. 25 marca jest za parę dni i nic nie słyszymy o tym, by ani Franciszek, ani papież Benedykt XVI by wezwali biskupów całego świata, przynajmniej potencjalnie, żeby oni zostali wezwani do tego, by w łączności z papieżem tego dnia także poświęcili Rosję. No więc po prostu jest znowu to tak zrobione, jakby ktoś chciał, by to nie zostało zrobione i żeby ten świat właśnie w dalszym ciągu ulegał, że tak powiem, komunizowaniu, a przede wszystkim nawet i coś więcej, bo błędy Rosji to nie jest tylko komunizm, tylko o wiele także głębsze i wcześniej rzeczy, które rosły i narastały w Rosji, jak nihilizm przede wszystkim, prawda, czy to uświęcenie władzy doczesnej czy panującego do stopnia ubóstwienia. Wiemy, że ten antychryst, który ma nastąpić, oprócz tego, że i tu bardzo ważna rzecz, antychryst będzie właśnie wprowadzał pokój i właśnie ludy całego świata ze względu na pokój, który nastąpi w czasach olbrzymiego konfliktu, oddadzą temu antychrystowi cześć. Więc tutaj jest wielkie niebezpieczeństwo, że nastąpi jakaś mistyfikacja oddania Rosji, poświęcenia Rosji. To poświęcenie Rosji nie będzie prawdziwe, tylko będzie wadliwe, ale zostanie przyjęte przez ludy, które będą, nie wiem, na przykład zachwycone zakończeniem konfliktu, będą zachwycone właśnie takim nieprawdziwym pokojem i zaczną wielbić ten pokój, który tak naprawdę nie będzie pokojem, bo przecież tak jak to też mówiliśmy w ostatnim odcinku, świat toczy wojnę z Bogiem, a Franciszek toczy wojnę osobiście.
wojnę z Jezusem Chrystusem, z Jego Kościołem, niszcząc ten Kościół, a ostatnio właśnie tuż przed wybuchem tejże wojny kinetycznej na Ukrainie przecież podniósł rękę na samą mszę świętą. Więc ja bym raczej upatrywał wybuch wojny i jakby spełnianie się Fatimy, ale od strony tych gróźb, które były zapowiedziane przez Matkę Najświętszą, że to się dzieje na naszych oczach, a to jakby poświęcenie Rosji może wynikać tylko i wyłącznie z zabobonu, z zabobonnego zachowania się niektórych hierarchów, w tym także Franciszka, który po prostu bojąc się ewentualnie, bo zna też, najprawdopodobniej zna tajemnicę fatimską, tę, która nie została jeszcze ogłoszona, tę część, która nie została ogłoszona, kojarzy tę tajemnicę fatimską z Ukrainą, co by wskazywało na to, że właśnie natychmiast zaraz po wybuchu tego konfliktu pobiegł aż do ambasady rosyjskiej. Dlaczego mówię o Ukrainie i o Fatimie? Dlaczego to łączę? Dlatego, bo ksiądz Malachi Martin, którego książki wydaje, między innymi Dom smagany wiatrem, czy Klucze Królestwa, czy wiele innych książek, sugeruje jako ten, który poznał trzecią tajemnicę fatimską, ale który zastrzegał się, że nie może wprost o niej powiedzieć, w swoich książkach sugeruje, że spełnianie się trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale tej części właśnie związanej z karą, która nadejdzie, sugeruje bardzo często w swoich książkach, szczególnie w Domu smaganym wiatrem i w Kluczach Królestwa, że właśnie to się zacznie od Ukrainy. Więc papież Benedykt XVI, Franciszek, owszem, niech oddadzą Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny, ale niech zrobią to tak, jak sobie tego życzy Matka Najświętsza, niech to zrobią w łączności ze wszystkimi biskupami całego świata, przynajmniej potencjalnie, wzywając ich do tego, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, że ci biskupi mają przyjechać w jedno miejsce, tylko żeby o jednym czasie i dokonując tych samych słów konsekracji poświęcili Rosję. No i tutaj ostatnia rzecz, to jest właśnie same słowa tej konsekracji. Myśmy byli już świadkami bardzo niechlubnej modlitwy i bardzo urągającej Matce Najświętszej modlitwy Franciszka pod figurą fatimską, gdzie słowa, jakie kierował Franciszek do Matki Najświętszej, no niestety nie były słowami pokornymi i słowami, które, jakby to powiedzieć, godnymi stworzenia, tak? Godnymi człowieka. Były to słowa dosyć urągające i przepełnione pychą. Więc jest też i niebezpieczeństwo, że tego 25 marca mogą być to słowa, które wcale nie będą słowami cnotliwymi i dziecka Bożego, które jest przejęte tą sytuacją i przede wszystkim wypowiadane jako akt przeproszenia za to, że do tej pory tego żeśmy nie zrobili i jakby w świadomości tego, przynajmniej w świadomości tego, że do tej pory to nie zostało wykonane, bo skoro teraz ma to być wykonane, no to jest chyba oczywiste, że w tym samym momencie jakby papież przyznaje się do tego, że te wcześniejsze akty musiały być wadliwe, skoro teraz przystępuje do tego aktu. Więc jest pytanie, w jakiej postawie duchowej i jakimi słowami zostanie to wypowiedziane, dlatego, bo znamy, że tak powiem, postawę Franciszka, gdy nawet w Boże Ciało nie klęczy przed Najświętszym Sakramentem i nie oddaje czci Najświętszemu Sakramentowi. I te słowa, to jest bardzo ważne, módlmy się zresztą o to, by właśnie te słowa były pełne pokory, pełne
czci do Matki Najświętszej i nie powielały tych wcześniejszych modlitw Franciszka, które właśnie wobec Matki Boskiej, właśnie fatimskiej, w figurze fatimskiej wypowiadał, a których myśmy się później musieli jako katolicy wstydzić, czy po prostu zadośćuczynić Matce Najświętszej za takie harde i przykre słowa wypowiadane w niby modlitwie. Więc tutaj po prostu jest bardzo, bardzo dużo pytań, tak? Jeśli to jest oczywiste, że jeśli te słowa modlitwy nie będą odpowiednie, nie będą właśnie takie, jak sobie życzy Matka Najświętsza, czyli nie będą zawierały poświęcenia Rosji, tylko na przykład niewykluczone, że Franciszek wygłosi antykatolicki traktat o tym, że każda wojna jest niesprawiedliwa, co jest po prostu kłamstwem i co jest wbrew nauce samego Boga, wbrew prawu naturalnemu, dlatego, bo istnieją wojny sprawiedliwe, istnieją wojny obronne, więc jeśli to będzie jakiś przyczynek do tego, by Franciszek mógł wygłosić jakieś lewackie tyrady, no to po prostu to będzie tylko i wyłącznie na urągowisko. Natomiast jeśli będzie w łączności z biskupami całego świata, jeśli będzie w obecności także papieża Benedykta XVI, no to oby tylko tak się stało, tak? Także zobaczymy, jak to 25 marca będzie wyglądało. Na razie wiemy, zdaje się, że biskupi Ameryki Łacińskiej zgłosili akces. Nic mi nie wiadomo o akcesie ze strony biskupów europejskich. Nawet samych biskupów czy Episkopatu Polskiego też nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, jak biskupi rosyjscy, mówię oczywiście o katolickich biskupach, o tych, którzy nie są w schizmie, tylko tych prawdziwie namaszczonych przez Chrystusa i będący w łączności z Kościołem. Zwrócił Pan uwagę na wiele ważnych kwestii. Rzeczywiście nasuwa nam się tutaj wiele pytań co do tego zawierzenia. Ale na moment zmienię temat. Proszę powiedzieć, co jest potrzebne do zatrzymania morderczych planów procesów nowego porządku świata? No, przede wszystkim potrzebny jest jakiś olbrzymi krach tych planów globalistycznych, tak? Potrzebne jest to, by narody zrozumiały, kto nimi rządzi, tak? By zrozumiały, że nie należy chociażby w procesie wyborczym popierać tych kandydatów, którzy są kandydatami właśnie tego układu. To, że rządy są bezwolne i są, jakby to powiedzieć, z tego samego korzenia, mimo głoszenia różnych pozornych haseł, które mają się niby tym tendencjom globalistycznym przeciwstawić, no to chociażby świadczy o tym, że największy wróg ludzkości, jaki w tej chwili jest, czyli George Soros, chodzi w dalszym ciągu po ziemi bez żadnego, że tak powiem, wyroku, tak? Bez żadnego ścigania, już nie mówiąc o wykonaniu aktu samoobronnego w stosunku do tego człowieka, który przecież głosi wyraźnie i od dziesiątków lat to, że ma zamiar zniszczyć, a ma potencjał olbrzymi, bo ma setki miliardów, by tego dokonać, setki miliardów dolarów, czy złotych, czy o jakiejkolwiek byśmy tutaj walucie nie pomyśleli. Przecież on od dziesięcioleci działa gorzej niż armia czołgów, samolotów i nie wiem, już najgorszej jakiejś broni nawet atomowej, działa przeciwko tym narodom, przeciwko Węgrom, Polakom, Niemcom, Francuzom, Anglikom, Amerykanom, każdemu normalnemu państwu, tak? To jest człowiek, który
powinien po prostu być dla służb specjalnych każdego z tych państw numerem jeden do po prostu zwalczenia. A mimo to, proszę zauważyć, teraz niedawno została ogłoszona lista fundacji różnego rodzaju, które są wspierane bezpośrednio, bo nawet nie to, że pośrednio, tylko bezpośrednio. I to są dziesiątki fundacji rozrzuconych po całym świecie, które po prostu niszczą indywidualnego człowieka, niszczą rodziny jako rodziny, niszczą wspólnoty lokalne, niszczą wspólnoty takie, jakimi są państwa i niszczą wspólnoty ponadpaństwowe, więc to jest człowiek, który po prostu swobodnie sobie działa, jakby nigdy nic, tak? I to pokazuje, że te rządy, jakkolwiek by one się nie przedstawiały na zewnątrz, no po prostu łączy jakaś wspólna słabość wobec takich wrogów, tak? Te rzeczy straszne dzieją się na terenie szkół, na terenie uniwersytetów, no w kościele, w różnych związkach wyznaniowych. Praktycznie cały świat jest opleciony tą gangreną Sorosza, i ta gangrena nic nie wskazuje na to, żeby się miała jakby gorzej i by była wyleczona. Wręcz przeciwnie, ta gangrena coraz głębiej i coraz okrutniej atakuje każdy zakątek, że tak powiem, życia społecznego, życia indywidualnego, duchowego, fizycznego, materialnego. No każdy aspekt jakby to naszego życia jest zaatakowany, tak? I że oczywiście oprócz tego, że od strony takiej zdroworozsądkowej można powiedzieć, nawet gdyby to były państwa pogańskie, to te państwa powinny się bronić przed taką straszną postacią, jaką jest Soros, który po prostu niszczy świat u samych podstaw, u fundamentów, nawet u takich fundamentów naturalnych, prawda? Czyli nawet mówię w tym znaczeniu, nawet gdyby te państwa nie znały nauki chrystusowej, to i tak Soros powinien być dla nich nieprzyjacielem numer jeden. A co dopiero, jeśli do tego dołożymy po prostu tę sferę duchową naszego życia, no to tutaj jak powinniśmy się bronić? No powinniśmy się po prostu modlić, tak? To od dawien dawna Matka Najświętsza, która mówiła o tych trudnych czasach, które się już w XIX wieku były wielkie objawienia Matki Najświętszej, czy to w Lourdes, czy to w La Salette, czy w Gietrzwałdzie, czy no wszędzie na świecie, gdzie tylko Matka Najświętsza się objawiała, a jeszcze wcześniej weźmy na przykład objawienia w Kioto, gdzie już wieki temu w Ekwadorze bodajże, tak, Matka Boża Dobrej Rady, różnie nazywana, bo to różnie tłumaczy się z języka hiszpańskiego. W każdym razie Matka Najświętsza przestrzegała właśnie wręcz wprost mówiła o wieku XX, gdzie w XX wieku nastąpią straszne rzeczy, właśnie olbrzymie zniszczenia w kościele. Wskazywała wtedy, kiedy nawet wielu nie znało słowa masoneria, Matka Najświętsza już ujawniła właśnie ten spisek masoński, który będzie niszczył świat, i mówiła tam wyraźnie o tym i wskazywała na to, że różaniec, wszędzie Matka Najświętsza wskazuje na różaniec jako na jedyny środek obrony. No i przykre jest widzieć, jak katolicy w różne akcje modlitewne się angażują, w różne sprawy się jakby tutaj włączają, a o tej podstawowej broni zapominają, tak? Tymczasem także i święci pańscy, chociażby po stronie polskiej, na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe, ale także Grignion de Montfort, wielu innych wspaniałych kapłanów i wspaniałych świętych, właśnie ja już nie mówię o Jacku Odrowążu czy o świętym Dominiku, ale po prostu wszyscy ci święci właśnie, którzy od czasów średniowiecznych wskazywali na różaniec, także i przecież w dziejach i świata, i
i Polski także nawet ten różaniec też zadziałał nie raz. No i mimo to dzisiaj po prostu chyba i czy duchowieństwo w to nie wierzy, czy w ogóle ludzie przestali wierzyć, bo no po prostu bardzo trudno jest szerzyć dzisiaj wśród ludzi kult do Matki Najświętszej i kult do różańca, wskazując, że jedynie różaniec nas ochroni. Ja swego czasu pamiętam też i na Ukrainę krucjata różańcowa za ojczyznę, kierując się tym, że przecież król Jan Kazimierz we Lwowie, gdy dokonywał tych ślubów lwowskich, ślubów królewskich, kiedy oddawał Rzeczpospolitą, wszystkie kraje, którymi rządzi, oddawał właśnie Maryi Królowej Polski, no i to doprowadziło przecież do odzyskania przez niego królestwa, to doprowadziło do wypędzenia protestanckich Szwedów, którzy zaleli nas potopem, no to też to jest taki ważny cud. To przecież te wszystkie kraje w dalszym ciągu mogą ubiegać się właśnie o pomoc Matki Najświętszej, właśnie modląc się na różańcu i chwytając za różaniec. Czyli wszystkie kraje, których królem był Jan Kazimierz. To przypomnę, przecież to są dawne inflanty, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Każdy z tych krajów może chwycić za różaniec, ponieważ ich królową jest właśnie królowa Polski, Matka Najświętsza. Litwa, nie tylko, Białoruś, przecież też Białoruś może chwycić za różaniec i modlić się właśnie o ratunek w tych trudnych czasach, ale także i Ruś, czyli dzisiejsza Ukraina, oczywiście korona, ale także i Szwecja. No po prostu to są wspaniałe możliwości stające przed narodami tych różnych krajów, no ale kiedy się mówi o tych rzeczach nawet biskupom tych krajów, bo miałem zaszczyt z wieloma duchownymi i z wieloma także i biskupami z tamtych krajów, łącznie także i nawet z arcybiskupem Mokrzyckim 10 lat temu już rozmawialiśmy i błagaliśmy o to, by na Ukrainie została podjęta właśnie modlitwa różańcowa, dlatego, bo właśnie Ruś i Ukraina, będąc zagrożone, mogą przecież chwycić się tego różańca, no to niestety po prostu tego zrozumienia jakby nie było i niestety takiego ogólnoukraińskiego na przykład chwycenia za różaniec nie było. No to teraz oczywiście ludzie późno, bo późno, czy byle nie za późno, chwytają za ten różaniec. Widzimy wielu nawet i żołnierzy ukraińskich z różańcem w ręku, no ale czy naprawdę musimy zawsze najgorszego doświadczyć? Czy naprawdę nie możemy się uczyć na błędach? To samo dotyczy całego Zachodu. Irlandia, w Irlandii bardzo się teraz różaniec rozprzestrzenia i Irlandczycy chwytają za różaniec, widząc po prostu, w jaki sposób zostali zdradzeni przez swoje własne duchowieństwo, przez hierarchię, która po prostu zamiast odważnie bronić chociażby przed na przykład zmianą konstytucji. Przecież mnóstwo tych biskupów, arcybiskupów i kardynałów ukraińskich, przepraszam, nie ukraińskich, tylko irlandzkich, po prostu opuściła swoich wiernych i dogadywała się z rządzącymi. Więc tu jest problem, tak? To samo w Stanach Zjednoczonych, to samo w Niemczech. No Niemcy, hierarchia niemiecka jest opętana zupełnie wojną z katolicyzmem i z papiestwem i w ogóle z całą tradycją kościoła, a w tym samym czasie Niemcy, ci zwykli Niemcy przecież zapłacą za to okrutnie, tak? Nie ma innej jakiejś drogi, to tylko tak się dzieje. Jeśli człowiek odwraca się od Boga, jeśli wcześniej lekceważy wezwania do nawrócenia, no to niestety nie zazna pokoju, a zazna wojny. Jest pan współzałożycielem krucjaty różańcowej za ojczyznę. W tle widzimy przepiękny plakat nawołujący do modlitwy różańcowej za ojczyznę. Czego dzisiaj nam, Polakom, najbardziej brakuje wobec tego, co się dzieje na świecie? I czy Polska jest najbardziej rozmodlonym krajem na świecie? Nie wiem, czy jest najbardziej rozmodlonym krajem na świecie.
To naprawdę bardzo trudno powiedzieć, dlatego, bo może tak być. Może tak być, że ludzie na dole modlą się, tak? Pytanie jest tylko, czy modlą się świadomie, czy modlą się w sposób zabobonny, tak? Czyli na przykład chociażby przy tej kwestii pokoju. Czy zdają sobie z tego sprawę, że pokój to jest przede wszystkim pokój pomiędzy człowiekiem a niebem, to jest posłuszeństwo człowieka Bogu i to jest pokój? Czy ludzie sobie myślą o tym, módlmy się o pokój, to znaczy, żeby ucichła gdzieś jakaś strzelanina, tak? A nie rozumieją, że w tym samym czasie muszą się modlić o to, by przestał człowiek walczyć z Bogiem, bo z tym mamy do czynienia, tak? No i tutaj, jeśli popatrzeć na Polskę, no to przecież w Polsce nagminnie są łamane boskie przykazania, tak? Więc no przecież weźmy chociażby nawet taki aspekt życia człowieka, jakim jest jego życie rodzinne, tak? Przecież czy Polska rzeczywiście się modli, czy żyje przesłaniem boskim w momencie, kiedy coraz mniej dzieci przychodzi na świat? Przecież to nie jest możliwe fizycznie, jeśli rzeczywiście jest małżeństwo, jeśli jest mąż i żona i oni są płodni, no to nie jest możliwe, żeby przez, nie wiem, 10-15 lat oni tylko mieli jedno albo dwoje dzieci, tak? To znaczy, że używają środków antykoncepcyjnych, to znaczy albo nawet, nie daj Boże, aborcji, tak? Czyli takiej, no, więc to Bogu jest wiadome, tak? Jeśli Bóg patrzy na Polskę, to może po prostu właśnie to widzieć, tak? Że co z tego, że się modlicie, kiedy nie przestrzegacie moich przykazań, kiedy po prostu w waszym życiu nie następują żadne zmiany. Przecież jeśli Polska by rzeczywiście się modliła i by żyła jasnogórskimi ślubami narodu, to Polaków dzisiaj byłoby 90 albo 100 milionów. A nie ma nas tyle, tak? To znaczy, i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie emigracji, że Polacy wyemigrowali, tak? Młode pokolenie. Rzeczywiście młode pokolenie wyemigrowało, bo rządy po okrągłym stole robiły wszystko po prostu, żeby Polskę zniszczyć. Z wyjątkiem tam kilku miesięcy, chyba 3 czy 4 miesięcy rządu Olszewskiego. Ale te nawet ostatnie rządy, coraz większy znak zapytania w ogóle nad nimi należy postawić, czym te rządy się rzeczywiście kierują, bo są działania zupełnie jakby szalone, tak, które nie są wcale ochroną polskiej rodziny, polskiego dziecka. Ludzie, chociażby jacyś kuratorzy, którzy chcą zdrowych rodzin, którzy przeciwstawiają się jakimś rzeczom złym w szkolnictwie, przecież są wiszą na włosku, że tak powiem, tak? Ich bycie dalej kuratorami jest kwestią tylko kaprysu jakiegoś ministerialnego albo sejmowego. Sejm, który mógłby zupełnie spokojnie, czy prezydent osobiście, bo przecież konstytucja mówi wyraźnie, że osobą, która wypowiada akty międzynarodowe jest prezydent. Jaki jest problem, żeby prezydent wypowiedział konwencję stambulską, tak? Tego nie musi robić minister, tego nie musi robić Sejm. To jest prerogatywa pana prezydenta. No to po co udawać, że niby Polska się przygotowuje? Przecież ile już się przygotowuje? 5 lat, 4 lata do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, która jest wymierzona w rodzinę, która jest wymierzona w ojców i matki i w dzieci. To ja nie wiem, o jakiej modlącej się Polsce tutaj można mówić. Czy możemy mówić o episkopacie polskim, tak, że jest modlącym się episkopatem? No to chciałbym zobaczyć, który z biskupów modli się z ludźmi pod szpitalami, gdzie dokonuje się mordowania dzieci. Który z biskupów idzie na czele pokutnych marszy różańcowych, albo na przykład, nie wiem, dzisiaj jest męska droga krzyżowa w Warszawie, tak? Czy będzie tam 10, 20 czy 100 biskupów? A może ani jednego? No więc ja nie wiem, o jakiej modlitwie mówimy, bo na przykład jak mówimy chociażby na przykład o księdzu arcybiskupie Mokrzyckim, to proszę bardzo, ksiądz arcybiskup Mokrzycki
razem ze swoim biskupem pomocniczym poszli pod klinikę, gdzie dokonywano morderstw, zabijano dzieci nienarodzone, dokonywano aborcji. Poszedł się pomodlić ze swoim biskupem i z wiernymi i mimo, że nie było ich tam, nie wiem, tysiące, to natychmiast osiągnęli swój cel i klinika ta ogłosiła, że wycofuje się w ogóle z całej, z abortowania, czyli mordowania dzieci. I każdy przecież biskup o tym doskonale wie, że on jest panem na terenie swojej diecezji i on rozkazuje złym duchom i złym strukturom i ma taką władzę daną bezpośrednio od samego Chrystusa. I gdzie są ci biskupi? Więc ja nie wiem, o jakiej modlącej się Polsce my mówimy. Może taka jest. Może jest też Francja modląca się, Hiszpania. Rzeczywiście, jeśli na przykład mowa o Hiszpanii czy o Francji, to faktycznie tam mnóstwo młodych ludzi, i to miliony, potrafią wyjść na ulicę i protestować i modlić się, stawać w obronie swoich katedr czy swoich kościołów. No ale znowu, są to tylko świeccy. Bogu niech będą dzięki za tych modlących się świeckich. Ale czy taki kościół założył Chrystus? Czy my na dole, nie znając się na właściwym porządku rzeczy, czy my jesteśmy w stanie zastąpić tę hierarchię, którą mianował sam Chrystus? Przecież to jest sytuacja trochę jakby do góry nogami postawiona. To nie my świeccy jesteśmy od rządzenia kościołem, tylko od tego są biskupi, kapłani, duchowieństwo, to oni są oficerami, dowódcami i to my powinniśmy ich słuchać, bo kościół to jest posłuszeństwo, miłość to jest w ogóle posłuszeństwo. Musimy sobie uświadomić, że miłość to jest posłuszeństwo. Tak powiedział sam Chrystus, tak? Że kto mnie kocha, ten wykonuje moje przykazania. Przykazania to są po prostu nakazy, tak? Więc mówienie o tym, że kocham Boga, a nie wykonuję Jego przykazań, no jest po prostu schizofrenią. No więc my świeccy chcielibyśmy wykonywać polecenia, tak? My świeccy chcielibyśmy być posłuszni naszym biskupom i naszym duchownym. A jeśli ich nie ma, jeśli oni nie wydają nam poleceń, tylko za przeproszeniem chcą się nam przypodobać, albo jeszcze nawet nie nam, katolikom, tylko najlepiej tym, którzy walczą z Kościołem, bo chcą, przypomnę, taka jest obłędna i zupełnie samobójcza myśl tej synodalności, by pytać się złodziei samochodów, co mają do powiedzenia na temat przykazania nie kradnij, co sodomici mają do powiedzenia na temat nie cudzołóż, albo co, nie wiem, cudzołożnicy mają do powiedzenia na temat nie cudzołóż, no to w tym momencie, gdzie tu jest miłość? Gdzie tu się może przejawić miłość, skoro my, jako ludzie, nie możemy wykonywać nakazów naszego Stwórcy, tak? Naszego suwerena. Tylko nam się mówi, że my jesteśmy suwerenem i że my możemy ustanawiać prawa i my możemy zmieniać prawa boskie i możemy zmieniać prawa Stwórcy, tak? Czyli możemy wysadzić cały świat w powietrze. No to już Matka Najświętsza w Fatimie nam pokazała, czym to będzie grozić. To jest naruszenie ładu kosmicznego i to jest runięcie Słońca w stronę Ziemi. To jest zderzenie pomiędzy Słońcem a Ziemią, którego nie jest w stanie Ziemia wytrzymać. To jest przekaz tajemnicy tego właśnie Słońca pędzącego w stronę Ziemi. To jest po prostu tajemnica pokazana człowiekowi, że jeśli nie będziesz przykazań Bożych realizował, jeżeli nie będziesz wierzył w Boga, to naruszysz cały ład kosmiczny, który spotka się z katastrofą, totalną katastrofą. No więc czy świat dzisiaj się modli, czy świat dzisiaj w ogóle przestrzega pierwszy sobót miesiąca? Bo przecież to też był warunek, żeby świat ocalał, to pierwsze soboty miesiąca. No to proszę mi pokazać, gdzie niby w Polsce są pierwsze soboty miesiąca jako program episkopatu, program ratowania ojczyzny, program ratowania świata.
program realizowania życzeń Matki Najświętszej. Jeśli są pierwsze soboty, no to dlatego, że jeszcze jakiś proboszcz się uparł, jeszcze jacyś świeccy się uparli, coś o czymś pamiętają. Ale to nie jest tak, żeby były jakieś specjalna ewangelizacja na przykład oparta o pierwsze soboty miesiąca, tak? Po prostu to żyje i wymiera jakby jak siła inercji, tak? I póty to się toczy, to się jakoś toczy, ale czy to wynika z jakiegoś wskrzeszenia w sobie specjalnych potencji, to tego nie widać, no. A tu widać za oknem wojnę, to tak jak w 1920 roku. Zupełnie czym innym jest mówienie o Polakach, którzy się modlą w 1920 roku, bo są i wzywani przez episkopat, i wzywani w ogóle przez duchowieństwo. I rzeczywiście jest z ich strony olbrzymi taki duchowy, że tak powiem, wysiłek. I o tym możemy na przykład mówić w czasach kardynała Wyszyńskiego. I kardynał Wyszyński potrafił wezwać Polaków właśnie do takich działań, bo rozumiał, co to znaczy właśnie taki wysiłek. I naród na to odpowiadał chętnie. I można wtedy powiedzieć tak, Polacy wtedy się modlili, tak? I w jakiś sposób uratowali poniekąd swoją tożsamość. Chociaż oczywiście osłabioną, ale jednak jakoś uratowali, bo byli wzywani do tej modlitwy i do tej ofiarności. I było obchodzenie milenium, i były śluby jasnogórskie narodu, a wcześniej jeszcze za prymasa Chlonda przed jego śmiercią jeszcze też był w 46 bodajże roku, też były śluby jasnogórskie i właśnie oddanie parafii i rodzin, to był pewien program, tak? A teraz to się dzieje po prostu nie ze względu na program, dlatego, bo brak wiary. Brak wiary jest w duchowieństwie, brak wiary jest w biskupach, kardynałach i brak wiary jest u przeciętnego człowieka, a ta wiara też nie wiem, czy jest wiarą naszych ojców, czy jest już przekręconą od kilkudziesięciu lat właśnie wiarą sprotestantyzowaną, zmodernizowaną i nie widać, żeby ktoś nad tym z rozumem pracować chciał, prostując, że tak powiem, Polakom pewne ścieżki i wykazując, że to, co się dokonuje w tej chwili, jest katastrofalne dla ducha człowieka, dla jego rozumu, dla jego woli, jeśli przyjmie właśnie te wszystkie kłamstwa protestantyzmu. No weźmy na przykład chociażby to, że olbrzymią karierę robią tacy ludzie w kościele polskim, jak arcybiskup Ryś z Łodzi, albo na przykład ze świeckich taki Marcin Zieliński, tak, który po prostu jakieś zielonoświątkowe herezje głosi i bawi się w uzdrowiciela, tak, i występuje, i jest, co więcej, jest w jakiejś strukturze w tej chwili, która jest nawet nie tyle w episkopacie, tylko nad episkopatem polskim, prawda, jest właśnie Marcin Zieliński bezpośrednio zahaczony, że tak powiem, decyzją Watykanu i tacy ludzie po prostu są nam wskazywani jako wzorce naszej wiary. No więc to trudno powiedzieć, czy to jeszcze można nazwać wiarą katolicką. Dlatego naprawdę bardzo istotne jest to, byśmy czytali odpowiednią prasę, bo ta prasa, którą dzisiaj weźmiemy, czy media w ogóle katolickie, bardzo wątpliwie są katolickie. Przekazują treści niekatolickie nawet w rozważaniach różańcowych, nawet w jakichś mszach świętych transmitowanych. Bardzo często po prostu jest to jakieś ludyczne zgromadzenie, które nie ma nic wspólnego z oddawaniem czci Panu Jezusowi na Najświętszym Sakramencie i w sakramencie ołtarza, tak? To po prostu jest jakieś widowisko teatralne bardzo często, tak? Więc no,
Owszem, ta modlitwa jest nam potrzebna, tak jak pani się pytała o to, co nas może uratować. No może nas uratować właśnie wierność, tak, wierność, ale w tej wierności też musimy być rozumni i kierować się tą wiernością właśnie naszych przodków, czyli po prostu zdawać sobie z tego sprawę, w co naprawdę wierzyli nasi przodkowie. Dlatego bardzo ważne jest tutaj czytanie odpowiednich katechizmów, prawda, bo jak widzimy, nawet prawdy katechizmowe dzisiaj są atakowane, niszczone, te prawdy katechizmowe dotyczące chociażby właśnie sakramentów świętych, naszych obowiązków jako katolików, czy natury ogólnej, tak jak na przykład chociażby ta kwestia wojny sprawiedliwej, czy niesprawiedliwej, czy kary śmierci. Przecież to wszystko jest w tej chwili jakby ogarnięte jakimś obłędem i chęcią odejścia od tradycji naszych ojców, nie mówiąc o pierwszym przykazaniu, czyli tutaj kwestia na przykład paczamamy, tak? Ja nie słyszałem, żeby poza kilkoma biskupami czy kardynałami, których można policzyć na palcach jednej ręki, nawet nie dwóch, tylko jednej ręki, któryś z biskupów czy kardynałów zaprotestował przeciwko łamaniu przez Franciszka pierwszego przykazania zakazującego czci jakichkolwiek bóstw. Tymczasem w Watykanie widzieliśmy potworne zgorszenie w postaci właśnie wywyższania jakichś zabobonnych kultu jakiejś paczamamy i brak było reakcji ze strony biskupów całego świata. Tak? Jest teraz pytanie, czy właśnie ci biskupi całego świata będą w stanie modlić się na przykład do Matki Boskiej Fatimskiej i spełnić wymogi tego poświęcenia w sytuacji, gdy im jest wszystko jedno, czy się modlą do paczamamy, czy się modlą, nie wiem, do kija od szczotki, czy się modlą, nie wiem, do czego jeszcze. Mamony na przykład. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się z nami swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, czasu przemiany, nawrócenia, czasu przygotowania na spotkanie z Panem Bogiem, czasu modlitwy za siebie, za rodziny, za ojczyznę. Także dziękuję panu za tą mobilizację nas też do modlitwy. Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu. Moim państwa gościem był dzisiaj pan Marcin Dybowski. Bóg zapłać panu i do usłyszenia w następnej rozmowie. Ja również się z państwem żegnam. Żegna się z państwem Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem.